Przy przeszło dwumetrowym ogrodzeniu okalającym z każdej strony opuszczoną posesję zatrzymał się czarny Chrysler Voyager. Mimo prędkości nieznacznie przekraczającej 30 km na godzinę, szerokie opony auta zdołały wzbić w powietrze niezliczoną ilość kurzu, powoli opadającego na rosnącą w pobliżu roślinność. Zaniedbana, podziurawiona niczym sito droga była jedyną, która umożliwiała dostać się w tą pozbawioną życia okolicę. To, co zostało z niegdyś piętrowego i masywnego domu z posępnym, groźnym obliczem frontowego wejścia, zerkało w stronę betonowego ogrodzenia i leżącej w trawie zardzewiałej skrzynki pocztowej. Jako pierwszy z auta wysiadł pasażer od strony kierowcy. Mężczyzna w czarnym garniturze, papierosem wetkniętym za ucho i złotym Rolexem. Wolnym krokiem poszedł w stronę bramy wjazdowej. Kilka sekund później, w ślad za nim podążył kierowca oraz zajmujący niemalże całą tylną kanapę drugi z pasażerów. Wszyscy spotkali się przed starą, masywną, zardzewiałą i nieco uchyloną bramą. Ale gówno? Odezwał się właściciel złotego Rolexa. Kto tu kurwa mieszkał? Jakiś seryjny morderca? Zapytał ubrany w typowo sportowym stylu kierowca Voyagera. Prawie masz rację. Odpowiedział ważący przeszło 130 kg Roger Grant. Mimo iż miał niemal 180 cm wzrostu i zapał względem podnoszenia ciężarów, wyglądał jak zwykły grubas. Zadający pytanie Joe Bird natychmiast spojrzał na swego kolegę z wyraźnie wymalowanym zdziwieniem na twarzy. W odpowiedzi otrzymał tylko nic nie mówiący uśmieszek. Mężczyźni niemałym nakładem sił uchylili bramę, a następnie weszli na podwórko. Ich oczom ukazał się zarośnięty, a tym samym w znacznym stopniu zaniedbany trawnik z kilkoma głębokimi na niespełna metr dołami. Roślinność w niektórych miejscach była tak bujna, że sięgała niemalże okien, jak i werandy budynku. W rogu rosły dwa w znacznym stopniu pożółkłe krzewy. Większość uschłych gałęzi zwisała martwo w kierunku ziemi, natomiast te nieliczne dogorywające, przyozdobione kilkoma liśćmi, konały. Piękny plac, no nie? Zapytał Roger, będący pomysłodawcą przyjazdu. Bywałem w lepszych miejscach. Odpowiedział mu Michael Vargas, wyjmując wetkniętego za ucho papierosa, przypalając go. Kurwa, jacy wy jesteście ograniczeni! Nie czujecie tego klimatu? No, czuję. Zaraz się pewnie okaże, w którym z dołów jest trup. Nie pierdol, Joe! Może w końcu wyjaśnisz, po cholerę żeś nas tu przyciągnął. Z delikatną nerwowością w głosie powiedział Vargas. Spokojnie, wszystkiego się dowiecie. Najpierw jednak rozejrzyjcie się. Roger, wiem, że masz łeb do interesów, ale bądź tak łaskaw wrzucić nieco światła na tę spowitą mrokiem i kupą wyrastającego zewsząd zielska tajemnicę. Rzekł Michael, kierując wzrok na stary, piętrowy, rozpadający się drewniany budynek. Wiecie, że za 2 miesiące ma rozpocząć się budowa przebiegającej 200 metrów stąd obwodnicy Preston? Obaj koledzy unoszą brwi, przecząco kręcąc głowami. No, to już wiecie. Informacja nie jest jeszcze podana do publicznej wiadomości. W chwili, kiedy ujrzy światło dzienne, ceny wszystkich gruntów w całej okolicy skoczą w górę o dobre 100%. Wiadomo, powstanie tu mnóstwo hoteli, moteli, restauracji, stacji benzynowych i tym podobnych. Tak się złożyło, iż mam możliwość kupienia akurat tej działki, nie tyle nawet po ocenie dużo, dużo tańszej, niż będzie ona wynosiła za 2 tygodnie, co za 1/4 jej obecnej wartości. Po wypowiedzeniu tych słów Grant spojrzał na swych kolegów tak, jakby oczekiwał od towarzyszy owacji na stojąco. Zaraz, zaraz. Możesz kupić cały ten teren za 1/4 obecnej wartości?
Dokładnie tak. Właściciel chce się pozbyć tego bałaganu jak najszybciej. Czuję, że gdybym miał jeszcze miesiąc na negocjacje, można by to kupić jeszcze taniej. Skoro wiecie już tyle, zdradzę wam cały mój plan. Otóż doprowadzimy teren do porządku. Wyremontujemy, jednocześnie nieco powiększając całą tą ruderę, po czym otworzymy tu ekskluzywny hotel. Oczywiście z restauracją, miłą obsługą i dziewczętami gotowymi zrobić masaż bogatej, zmęczonej trudami podróży klienteli. Doprowadzimy. Wyremontujemy. Tak, wszystko dobrze zrozumieliście. Proponuję wam spółkę. Całą sprawę nagrał mi pewien znajomy deweloper. Miał wobec mnie dług wdzięczności. Ile? Po 500 tysięcy. Na resztę wezmę kredyt. Spłacany będzie co miesiąc, licząc od chwili otwarcia z bieżącego obrotu. Gwarantuję wam, że wszystko zwróci się już po 2 latach. Nikt, powtarzam, nikt nie dostanie w promieniu 20 kilometrów zgody na wybudowanie hotelu. Już moja w tym głowa. A u nas będzie po prostu fajnie. Rozkładając ręce, Roger zaczął się śmiać. Michael Vargas spojrzał na po części drewniany, po części natomiast murowany dom. Wyglądał koszmarnie. Odchodzący od niegdyś białych ścian tynk. Szare od brudu, w większości powybijane okna. Kilka odpadających, wiszących desek. Pourywane parapety. Odstający z jednej strony kawałek rynny. Zerwanych kilka schodków prowadzących przez taras do drzwi wejściowych. Wszystko to składało się na opłakany stan, w jakim znajdował się budynek. Kto przy zdrowych zmysłach zafundował sobie tak wspaniałe, rodem z więzienia ogrodzenie? Brakuje tylko zasieków i wieżyczek wartowniczych. Zapytał Michael, zaś Roger pokusił się o krótkie wyjaśnienie. Kiedyś odbywał się tutaj reality show. 14 nawiedzonych nocy. Podobno podczas nagrań zdarzył się jakiś wypadek śmiertelny, więc wstrzymali cały projekt. Stąd te mury. Parę lat temu zginęło też kilku małolatów. Przyjechali, naćpali się, a potem podobno nawzajem powyżynali. 14 nawiedzonych nocy. Coś słyszałem. Wybuchła jakaś afera, ludzie ciągali się po sądach, ale wszystko chyba zamieciono pod dywan. Mniej więcej tak było. Rodziny uczestników chciały wysępić odszkodowanie, choć sami uczestnicy podpisali umowy i klauzule, że w programie biorą udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Joe wyjął swojego smartfona, wpisując w wyszukiwarkę hasło 14 nawiedzonych nocy. Większość artykułów pochodziła z portali informacyjnych, gdzie krzykliwe nagłówki głosiły śmierć w reality show. Duchy zabijają. Uczestnicy nawiedzonego show giną. No, ale to nie jest chyba żadne nawiedzone miejsce. Odezwał się Joe, chowając telefon do kieszeni. No chyba nie chcesz mi powiedzieć, że wierzysz w takie historie. Odparł Roger. No nie, ale... Ale co? Kurwa! Ja nigdy żadnego gównianego ducha nie widziałem i chcę, żeby tak zostało. Słuchający swego kolegi Michael i Roger zaczęli się śmiać. Nie no, normalnie nie wierzę. Boi się duchów. Odpierdolcie się ode mnie. Jak takie z was kozaki, to chodźcie do środka. Michael i Roger, widząc nerwowość swojego kolegi, zaczęli śmiać się jeszcze bardziej. Gdy dostrzegli, że ten rusza w stronę drzwi wejściowych, podążyli w ślad za nim. Stare, zniszczone drzwi zamknięte były na prowizoryczny haczyk. Chyba tylko po to, aby nie wypadły z zawiasów. Dostanie się do środka nie nastręczyło więc żadnych problemów. Ich nozdrza od razu zaatakowane zostały dość nieprzyjemną mieszanką zaduchu, pleśni, gnijącego drewna i jeszcze kilku trudnych do określenia zapachów. Każdemu kolejnemu stawianemu krokowi towarzyszyło przeciągłe skrzypienie podłogi. Wnętrze, mimo iż przestronne, to jednak nadawało się tylko i wyłącznie do kapitalnego remontu. Idąc wzdłuż holu głównego, mijali kolejno spiżarnię, łazienkę, stosunkowo nieduże, 2 mieszczące się obok siebie pokoje,
następnie zaś jadalnię połączoną z kuchnią. Stał tu okrągły stół. Na środku zalanego woskiem blatu można było dostrzec wypaloną do połowy świecę. Nie sposób było pominąć wzrokiem leżący pod stołem nóż. Z dużego, cały czas bujającego się żyrandola zwisały formujące się miesiącami nitki kurzu. Wszechobecna, idealna cisza, osaczając wnętrze swą grobową odmianą, przyczyniła się w pewnym momencie do delikatnego dzwonienia w uszach. To właśnie owe dzwonienie wytrąciło ich z chwilowej hipnozy. Natychmiast dostrzegli kilkanaście tańczących w powietrzu drobinek kurzu. Kurz. To on właśnie był tutaj jedynym gospodarzem. Przez wszystkie ostatnie miesiące zdążył się zadomowić w każdym zakamarku niszczającego pustostanu. W pewnej chwili poczuli powiew chłodnego powietrza i nim się spostrzegli, usłyszeli trzask drzwi wejściowych. Wszyscy trzej wzdrygnęli się. Ale jazda! Normalnie jak w horrorze! Krzyknął z zadowoleniem Roger. Michael podszedł do zatrzaśniętych drzwi. Chwycił za klamkę. Po kilkukrotnym szarpnięciu stwierdził, że drzwi są zatrzaśnięte. Kurwa! Strasznie zabawny! Jeżeli jakiś kutas sobie robi żarty, to jak go złapię, to mu łeb rozpierdolę. Mówiąc to, wyjął z zapoły skórzanej kurtki 9-milimetrowego Makarowa. Odjebało ci, przecież to przeciąg. Starał się uspokoić swego kolegę Michael. Widzę, że koleżka nie przepala ciśnienia. Trzeba było rozmawiać z konkurencją, a nie wycinać ją w pień. Nienawiedzaliby cię przy byle okazji. Weź spierdalaj. Przecież wystarczy w nie mocniej kopnąć i wypadną z framugą. Vergas, czując efekt nieprzyjemnego, chłodnego powiewu, zapiął guzik marynarki. Jak nie z całą ścianą! Z uśmiechem uzupełnił wypowiedź swego przyjaciela Roger, który w tej chwili oglądał jedno z pomieszczeń. Podczas gdy Michael cały czas próbował otworzyć drzwi, dwaj jego koledzy zdecydowali się zwiedzić parter domu. Wszędzie panował bałagan. Niesamowite ilości kurzu i pajęczyn zniechęcały do zaglądania w zakamarki poszczególnych pomieszczeń. W jednym z pokoi leżała podarta torba podróżna. Natomiast wokół walało się dużo porozrzucanych, zabazgranych czarnym flamastrem kartek. W pokoju obok, tuż przy wybitym oknie, stało stare, zniszczone łóżko. Jedna z jego sprężyn zdołała przebić materiał i dumnie prężąc się narażała każdego chcącego usiąść na skaleczenie. Po podłodze walało się kilka zabrudzonych szmat. Natomiast ściany tworzyły swego rodzaju odrażające, surrealne graffiti, na które składały się wszelkiego rodzaju plamy, zacieki i chlapnięcia. Może to tylko wyobraźnia. Lecz Joe był przekonany, że niektóre ślady to stara, wyblakła już krew. W pomieszczeniu pełniącym niegdyś rolę spiżarki ich uwagę zwróciła stojąca przy samej ścianie duża zamrażarka. Wyglądem przypominała te, jakie stoją w marketach, do granic swych możliwości wypchane lodami, jak i wszelkiego rodzaju mrożonkami. Różniła je tylko pokrywa, która tutaj nie była przeszklona. Roger powolnym, ociężałym krokiem zbliżył się do niej. Joe, stojąc kilka metrów z tyłu, obserwował jak Grant po chwili namysłu łapie za uchwyt i sporym nakładem sił otwiera klapę zamrażarnika. O kurwa, ale gówno! Wycedził przez zęby Roger. Na dnie lodówki znajdowała się konsystencją przypominająca budyń, śmierdząca, zgniło-zielona, miejscami wręcz czarna substancja. Badziewie pewnie się zapaliło. Cud, że rudera od tego nie spłonęła. Mówiąc to, Grant puścił trzymaną w ręku klapę. Ta z głuchym hukiem, który poniósł się po całym wnętrzu, zamknęła się. Panowie wyszli na korytarz.
koncentrując wzrok na doskonale widocznych w kilku miejscach podłogi dużych, czerwonych plamach. To chyba krew, powiedział Joe, przypominając sobie plamy na ścianach. Roger tylko wzruszył ramionami. I tak niemalże wszystko pójdzie do wyburzenia. Joe skierował się w stronę schodów ze znajdującą się po obydwu stronach zniszczoną poręczą. Lepiej tam nie idź. Cała podłoga jest spróchniała. Właściciel mówił, aby tam nie wchodzić. Nie kazał także schodzić do piwnicy. Podobno pełno tam szczurów i innego gówna. A zresztą to nieistotne. Za 3 miesiące ruszamy z remontem. Już to kupiłeś? Joe z wyraźnie zaskoczoną miną spojrzał na swego rozmówcę. Tak. Na co miałem czekać? Taka okazja już by się nie powtórzyła. Joe Bird z uśmiechem pokiwał tylko głową. W tej chwili usłyszeli trzask charakterystyczny dla pękającego drewna. Szybkim krokiem rzucili się w stronę hałasu. Michael zdołał uporać się z zatrzaśniętymi drzwiami. Odbyło się to kosztem framugi oraz fragmentu drzwi. Co za pieprzone ustrojstwo, przeklął, wychodząc na zewnątrz. Wiesz, kto tu kiedyś mieszkał? Przed tym całym reality show? Tak, jacyś bracia Howens, ale dawno już kopnęli w kalendarz. Ponoć jedynym spadkobiercą był jakiś daleki krewny. To miejsce. Co to miejsce? Wszedł mu w słowo Roger. Jest po prostu złe. Nie pierdol. Poza tym ziemia to ziemia, okazja to okazja. I tak rudera zostanie zniszczona. Choć nie do końca zniszczona. Ujmę to inaczej. Przebudowana. Jak wszystko pójdzie dobrze, to za 2 lata będziesz mógł sobie z Michaelem kupić patka. Powiedział Roger, uśmiechając się całą szerokością ust. No to jak? Spółka? Zaproponował, wyciągając rękę. Spółka. Odpowiedzieli zgodnie dwaj jego koledzy, po chwili ściskając sobie dłonie. Powiedz mi tylko, kto będzie pilotował całe przedsięwzięcie do momentu otwarcia. Ja na pewno odpadam. Ja też nie dam rady. Spokojnie, ja się tym zajmę. Zero stresu. A jak już wszystko ruszy, to kto będzie tym zarządzał? Dopytywał Michael, szukając w kieszeniach marynarki paczki papierosów. Mimo iż na pewno będzie tu zajebiście, to jednak jest to niezłe zadupie. Najbliżej zamieszkały dom jest dobry kilometr stąd. Preston jest co prawda miastem, ale nie metropolią. Osobiście nie widzę siebie tutaj. Myślałem nad tym. Doszedłem do wniosku, że najlepszym dyrektorem przybytku będzie... Frank. Stary, poczciwy Frank? Nie znam nikogo uczciwszego. Poza tym trzeba mu dać zarobić na emeryturę. No tak, spoko. Nigdy nikogo nie zawiódł. Tylko jedyną jego słabością są te luksusowe samochody. Lepsze luksusowe samochody niż ćpanie i hazard. No właśnie. Będzie można go tu samego zostawić bez obawy, że doprowadzi wszystko do ruiny, na koniec znikając z całą flotą. Powiedział Roger, kierując jednocześnie kroki w stronę bramy wyjściowej. Pieniądze prześlę ci jutro. Ja za 2, góra 3 dni. Dodał Michael, wyciągając papierosa z w końcu odnalezionej paczki. Nie ma pośpiechu. Obwodnica ma zostać oddana do użytku za rok, więc i tak wcześniej nie ma sensu otwierać. Czeka nas tu nie lada remoncik. Roger jeszcze raz spojrzał na budynek, jak i przyległą do niego przestrzeń. Nie lepiej byłoby zburzyć całą tę ruderę i wbudować hotel od podstaw? Zapytał Joe. No coś ty, prysłby cały urok tego miejsca. Jak już wszystko będzie przygotowane na tip-top, spotkamy się z Frankiem i oficjalnie zaproponujemy mu miłą posadkę. No i obowiązkowe otwarcie. Z uśmiechem dodał Michael. No jasne. Jak wszystko dobrze pójdzie, najpierw zorganizujemy sobie takie małe, rozumiecie, tylko w swoim gronie, kameralne otwarcie. A za parę dni, jak już dojdziemy do siebie, zrobimy to oficjalne. Michael, zacierając ręce, uśmiechnął się. Mężczyźni stali jeszcze przez dobre 5 minut, w milczeniu rozglądając się po okolicy. Z chwilą, kiedy Michael rzucił niedopałek, przygniatając go podeszwą swojego buta,
cała trójka wsiadła do czarnego Chryslera. Uruchamiając silnik, nie byli w stanie usłyszeć trzasku, z jakim ponownie zatrzasnęły się drzwi posesji.